Kochanie, zapraszam już wszystkich zająć swoje miejsca. Będziemy zaczynać drugą sesję dzisiaj. Wierzę, że niesamowite rzeczy się działy na pierwszej sesji. Doświadczyliśmy, wierzę, że każdy doświadczył przełomu w swoim życiu i otworzył swoje serce przed Bogiem. Ale wiem, że przed nami jest jeszcze więcej. Jesteście gotowi? Panie, my zachwycamy się Tobą dzisiaj. Zachwyca mnie niezwykły dźwięk, cichy szelest Jego szat. To nasz Bóg przychodzi, gdy modlimy się. On słyszy wiarę naszych serc. Zachwyca mnie niezwykły dźwięk, cichy szelest Jego szat. To nasz Bóg przychodzi, gdy modlimy się. On słyszy wiarę naszych serc. Yeah.
poruszał ponad wodami, Panie, poruszaj się Ty. Spocznij na nas, spocznij na nas. Zwolnij, Duchu Święty, kiedy Ty przychodzisz, moje serce drży. Ty, Panie, wypełniasz to miejsce, wypełnij na nowo me serce. Zwolnij, Duchu Święty, kiedy Ty przychodzisz, moje serce drży. Ty, Panie, wypełniasz to miejsce, wypełnij na nowo me serce. O, Panie. Ogień i wiatr nie pojawią się znów, otwórz bramy nieba, objaw się tu. Spocznij na nas, spocznij na nas. Ogień i wiatr nie pojawią się znów, otwórz bramy nieba, objaw się tu. Spocznij na nas, spocznij na nas. Stąpisz, Duchu Święty, kiedy Ty przychodzisz, moje serce drży. Ty, Panie, wypełniasz to miejsce, wypełnij na nowo me serce. Stąpisz, Duchu Święty, kiedy Ty przychodzisz, moje serce drży. Ty, Panie, wypełniasz to miejsce, wypełnij na nowo me serce. O, wypełnij nas, wypełnij nas, wypełnij nas. Śpiewajmy, kochani. Duchu Święty, spocznij na nas. Pragniemy Cię, pragniemy Cię. Duchu Święty, spocznij na nas. Pragniemy Cię, pragniemy Cię, pragniemy Duchu Święty. Święty, kiedy Ty przychodzisz, moje serce drży. Ty, Panie, wypełniasz to miejsce, wypełnij na nowo moje serce. Stąpisz, Duchu Święty, kiedy Ty przychodzisz, moje serce drży. Ty, Panie, wypełniasz to miejsce, wypełnij na nowo moje serce. Stąpisz, Duchu Święty, kiedy Ty przychodzisz, moje serce drży. Ty, Panie, wypełniasz to miejsce, wypełnij na nowo me serce. Duchu Święty, spocznij na nas. Pragniemy Cię, pragniemy Cię, pragniemy. Duchu Święty, spocznij na nas. Pragniemy Cię, o Duchu Święty, spocznij na nas. Pragniemy Cię, o pragniemy Cię. Jeszcze raz zaśpiewajmy. Duchu Święty, spocznij na nas. Pragniemy Cię, o pragniemy Cię. O Duchu Święty,
pragniemy Cię. O Duchu Święty, spocznij na nas. Pragniemy Cię. Pragniemy Cię. Duchu Święty, śpiewajmy głośno. Wypełnij nas, Panie. Duchu Święty, spocznij na nas. O Panie, Tobie się chcemy podobać. Chcemy być takimi naczyniami, które Ty wypełniasz swoim duchem, Panie. Wolę, spocznij na nas, wypełnij nas. Oczyszczaj nas, Panie. O, wypełnij nas, bo pragniemy Ciebie. Duchu Święty, my pragniemy Twojej mocy, Panie. Pragniemy Cię. Pragniemy Cię. Święty Duchu Święty, spocznij na nas. Pragniemy Cię. Pragniemy Cię. Ciebie pragniemy, Duchu Święty. Duchu Święty. Serca oczekujemy Ciebie. Pragniemy Ciebie dzisiaj, Duchu Święty. Pragniemy dzisiaj Ciebie, Panie.
Jesteśmy zdesperowani, Panie, przemian w nas, zmiany myślenia, Panie, zmiany podejścia, Boże. Chcemy się Tobie podobać, Panie. Nie chcemy realizować swoich planów. Nie chcemy być tacy, jak nam się wydaje, że powinniśmy być. Chcemy być tacy, jak Ty nam mówisz, że powinniśmy być, Panie. Dzisiaj przychodzimy z otwartymi sercami, gotowymi do zmiany. Mów do nas, Duchu Święty. Mów do nas, Duchu Święty. Mów do nas, Duchu Święty. Pragniemy Cię. Nikogo innego. Nikogo innego. Kierujemy nasze oczy do nieba. Wpatrzeni w Ciebie. Tak kochamy Cię. Pragniemy Cię. Więcej Ciebie chcę. Tak, Panie, więcej Ciebie chcę. I miłości Twej ciągle więcej. Nie opuszczę Cię, już nie opuszczę Cię, bo Ciebie znam i wiem, już nie opuszczę Cię. Panie, pragnę być tam, gdzie Ty. Ciągle w Twojej miłości być. Nie dorówna Tobie nic. Nie dorówna Tobie nic. O, o, o. Jesteś naszym ukochanym. Jesteś naszym ukochanym. O, dla Ciebie chcemy tu być. Dla Ciebie chcemy żyć. Tobie się podobać. Tobie się podobać. Chcemy więcej. Więcej Ciebie chcę. Więcej Ciebie chcę. I miłości Twej ciągle więcej chcę. Opuszczę Cię, opuszczę, nie opuszczę Cię. Zaśpiewajmy to razem, myślcie. Panie, pragnę być tam, gdzie Ty. Wyznajmy to. Panie, pragnę być tam, gdzie Ty. Ciągle w Twojej miłości być. Nie dorówna Tobie nic. Nie dorówna Tobie nic. Tam, gdzie Ty. Ciągle w Twojej miłości być. Nie dorówna Tobie nic. O nie. Nie dorówna Tobie nic. Chcemy wyznać to jeszcze raz. Panie, pragnę być tam, gdzie Ty. O Panie, pragnę być tam, gdzie Ty. Nie, 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 no równa Tobie nic.
znają, jak bardzo go kochamy. Yeah.
Cudownego, nie ma innego jak Ty. Bo nie ma innego, tak cudownego, nie ma innego jak Ty. Bo nie ma innego, tak cudownego. Nie.
za mną zapomniane. To złe było w moim życiu. Przy Tobie znalazłem nadzieję. W Tobie moje oczyszczenie. Kocham Cię, Jezu. Kocham Cię, Jezu. Nie jestem tu na darmo. To Ty mnie powołałeś na to miejsce. Powołałeś mnie do pięknych rzeczy. Każdy z nas jest tutaj, żeby Tobie służyć. Kocham Cię, Jezu. Kocham Cię, Jezu. Nieważne, jaka jest Twoja historia, jak się tutaj znalazłeś dzisiaj. Nieważne, jaka jest Twoja przeszłość. Pan Bóg ma dla Ciebie dzisiaj piękne rzeczy. Może ktoś dzisiaj musi to usłyszeć. Może myślisz sobie, że Twoje życie było tak pogmatwane, albo jest teraz tak pogmatwane, że nie wiadomo, co Bóg musiał zrobić, żeby było użyteczne. Ale On chce dzisiaj wziąć Twoje życie, Twoje serce i je porwać w podróż. Okej? Więc może musisz podnieść swoje ręce dzisiaj i wyznać, że kocham Ciebie, Jezu. Cokolwiek trzeba, ja zrobię. Cokolwiek trzeba, ja się poddam Tobie. On weźmie Twoje życie. Po prostu przemieni wszystko. Po prostu się poddawajmy Jemu dzisiaj. Poddajemy się Tobie, Panie. Należymy do Ciebie. Bo z różnych dróg tu jesteśmy. Ale wszyscy śpiewamy. Śpiewamy. Święty, święty. Wszyscy równi, tacy sami, w pełni święci, w Twojej mocy. O, święty, święty. Kocham Cię, Jezu. Kocham Cię, Jezu. Poddani Tobie śpiewamy. Święty, święty. Tak niewiele mamy. Chcemy Ci to oddać, Panie, to co w nas, nasze serce.
dorówna Tobie nie dorówna Tobie. Jeszcze raz zaśpiewaj, Panie pragnę. Panie pragnę być tam, gdzie Ty. Ciągle w Twojej miłości być. Imieniu. My chcemy być w centrum tego, co się dzieje. W Jego miłości trwać. Nie ma nic lepszego. Nie ma nic lepszego niż Jego obecność. Tylko On się liczy. W ramionach Ojca. Nie dorówna nikt Mu. On jest święty. Święty. Jego obecność jest tutaj. On się porusza i dotyka. Duchu Święty, my rozeznajemy, że tu jesteś. My dajemy Ci przestrzeń do działania. My wywyższamy Ciebie na tym miejscu. My wywyższamy Twoje święte imię na tym miejscu. Ty jesteś święty. Jesteś święty. Znieśmy święty, święty. Bardziej niż kiedykolwiek.
ma limitu. Ty jest, masz zawsze więcej dla nas. Zacznij wołać Go z głębi serca. Święty, święty, święty. Święty. Thank you.
dziękujemy Ci, Duchu Święty, za to, co się dzieje. Że Ty przemawiasz. Że Ty dotykasz. Że Ty objawiasz. Duchu Święty, bez Ciebie to nie ma sensu. Bez Twojego poruszenia to nie ma sensu. Bez Twojego dotyku to nie ma sensu. Bez Twojej manifestacji to nie ma sensu. To jest Twój czas, Duchu Święty. Byś Ty przemawiał do nas. Otwórz nasze oczy, nasze uszy, nasze serca. Na co to Ty masz przygotowane dla nas na ten czas? Ja dziękuję Ci za to, że w Tobie jest zawsze więcej. Że nie ma końca. Że Ty zawsze zaskakujesz i masz więcej. My uwielbiamy Ciebie. My wywyższamy Twoje święte imię. My wywyższamy Ciebie, Panie. My uwielbiamy Ciebie. Yes, Jesus. Salala Yarada. Jesus. Amen. Amen. Bóg jest dobry, amen. Możemy usiąść? Bóg jest dobry. Niesamowite jest to, co się dzieje, co Bóg buduje na tym miejscu. Wiecie, to jest niesamowite, że każda sesja, każde wydarzenie, ono buduje pewną rzecz, ono buduje pewien fundament. Ja mam pytanie, kto z Was jest częścią Now School? Halleluja. To Now School, to jest częścią Now School. Kto był na dwóch poprzednich wydarzeniach? Dla mnie jest to niesamowite, że każda rzecz, która się dzieje, ona wskazuje i buduje i napędza tak zwaną kulę śnieżną. Każde wydarzenie, które się odbywa, ono przygotowuje nas do tego, co pastor Wojtek powiedział, do tego momentu, do tego this is our time. Wiecie, kiedy tak stałem na scenie, kiedy obserwowałem was, kiedy widziałem, co się dzieje tutaj na tym miejscu, ja byłem niesamowicie podekscytowany na to, co nadchodzi w październiku. Wiecie, jest coś niesamowitego, kiedy ponad 2000 ludzi może podnieść pieśń uwielbienia. Kiedy razem jednoczymy się, nieważne skąd jesteśmy, z jakiego kościoła, z jakiego zboru, ale jedyne, co nas łączy, to chęć uwielbienia Jego imienia. Wiecie, kiedy ja obserwuję, co się dzieje, kiedy z każdego spotkania uwielbienie wchodzi w coraz to nowszy, wyższy poziom, ja się nie mogę doczekać tego, co nadchodzi w październiku. Kto z Was jest podekscytowany październikiem? Ja wierzę w to, że my przyjdziemy z niesamowitymi oczekiwaniami. Wiecie, to nie chodzi tak, że już jest koniec, bo jeszcze mamy kolejne sesje, ale wiecie, to wzbudza we mnie apetyt, ja chcę więcej. Kiedy przychodzi ten moment w sobotę, kiedy musimy skończyć, to jest dla mnie smutne. Wiecie, bo ja chciałbym więcej, ja chciałbym dalej, ja chciałbym głębiej. Dlatego ja osobiście zachęcam was bardzo do tego, żebyśmy nie rozmijali się z rzeczami, które Bóg robi w Polsce. Wiecie, ja wiem, że są inne inicjatywy, które też podążają w tym kierunku. Wiecie, Bóg wzbudza nowe pokolenie w Polsce. Bóg wzbudza nowe pokolenie ludzi, którzy chcą uwielbiać Go, którzy nie patrzą na podziały, którzy nie patrzą na to, czy jestem z tej samego kościoła, czy zgadzamy się w niektórych rzeczach, ale oni patrzą na jedno, ja chcę wywyższyć Jego imię. Ja chcę wywyższyć to, kim On jest. I to jest ta piękna woń, którą Bóg uwalnia nad nami. Wiecie, ta woń przemienia nas. Ta woń przemienia mnie. Wiecie, ja kiedyś ktoś powiedział takie stwierdzenie. Przemienieni, by przemieniać. Nawet chyba kiedyś konferencja taka była. Wiecie, to jest klucz.
My potrzebujemy być przemienieni, my potrzebujemy być dotknięci, my potrzebujemy być przeobrażeni na Jego obraz po to, by przemieniać innych, by dać ludziom to, czego oni dzisiaj potrzebują. Oni nie potrzebują naszych, wiecie, mądrości, naszej wiedzy. Oni potrzebują obrazu Jezusa. Oni potrzebują doświadczyć się z tak zwanym dzwonem z nieba. Wiecie, ja wierzę w to, że każdy wierzący, każda osoba, która podąża za Bogiem, która szuka Go, powinna doświadczyć takiego dzwonu z nieba. Kiedy spotykasz się z Nim twarzą w twarz, kiedy przychodzi ten moment, kiedy wszystko wywraca się w Twoim życiu do góry nogami, kiedy to, co Ty słuchałeś, doświadczasz tego. Kiedy słuchałeś, że Bóg jest miłością, ale kiedy przychodzi ta miłość do Ciebie, ona Cię przemienia. Ona przemienia Ciebie po to, byś Ty mógł dalej przemieniać innych. Wiecie, ja wierzę, że Bóg powołuje nowy czas dla Polski. Czas miłości i mocy. Czas Bożej manifestacji, czas Bożego poruszenia, czas Bożego dotyku, kiedy ludzie będą mieli zmieniony obraz Kościoła. Chyba nie muszę wam mówić, że na słowo Kościół ludzie mają gęsią skórkę, nie dlatego, że Boża obecność, tylko na podstawie, że zostali zranieni. Dzisiaj żyjemy w kraju, gdzie większość ludzi była wykorzystana lub zraniona przez Kościół. Dzisiaj na słowo Kościół naprawdę rzadko kto ma pozytywne stwierdzenie. Albo coś będą chcieli, albo coś będzie trzeba zrobić, albo mnie wykorzystają. Ale ja wierzę, że Bóg łamie ten obraz. Że Bóg łamie ten obraz Kościoła w Polsce. Że my odradzamy się, że my powstajemy jako jeden naród wielbiący. I to zaczyna się od uwielbienia. Kiedy my nie umiemy się zjednoczyć w uwielbieniu, kiedy my nie umiemy przyjść razem i stanąć jako brat i siostra i uwielbiać Pana, jak my chcemy zdobyć ten naród dla Niego? Jak? Wiecie, to jest pierwszy test, to jest pierwsza faza. Stanąć razem w uwielbieniu. Amen. Kochani, są takie momenty w naszym życiu, takie kairos, moment, który zmienia wszystko w Twoim życiu. Ja doświadczyłem takich paru momentów. Były to spotkania z kluczową osobą, było to rozmowa z pewną osobą, która wypowiedziała pewne rzeczy do mojego życia, lub było to pojechanie na jakąś konferencję lub na jakieś wydarzenie, które totalnie odmieniło moje życie. Ono nadało bieg mojemu życiu w pewnym kierunku. I chcę wam powiedzieć o pewnym spotkaniu, a konkretnie o pewnym zdaniu, które wywróciło moje życie do góry nogami. Kiedy miałem mój dzwon z niebem, kiedy niebo przyszło do mojego życia, kiedy Bóg objawił mi się w moim życiu, ja rozpocząłem nową podróż. Ja powiedziałem, ja chcę podążać za Nim. Ja chcę iść w kierunku, który ma dla mnie przygotowany. I wtedy Bóg posłał mnie w pewne miejsce, do pewnej szkoły. Nie będę teraz autoreklamy robił tego miejsca. Bóg posłał mnie do szkoły. Ja musiałem podjąć pewne kroki, wyzwania. Wszystko wokół mówiło, bym nie jechał, ale ja wiedziałem, że to jest moje momentum, że to jest moje miejsce, to jest ten mój kairos, który zdeponuje coś w moim życiu. Ja musiałem zapłacić pewną cenę do tego, by tam dojechać. I tam Bóg przedstawił mi ponadnaturalne. Co to znaczy ponadnaturalne? Kiedy mój wąski horyzont został totalnie zrównany z ziemią, i rozwalony na wszystkie możliwe miliony ułamków i Bóg odbudował nowy wizerunek Boga, który ma moc. Wiecie, był pewien człowiek w tej szkole, akurat to polegało na tym, że wykładowca przyjeżdżał na tydzień i on miał jeden tydzień w konkretnym temacie, przez to, że to była mała szkoła, bo na moim roku było około 50 osób. Była to możliwość czasami spotkać się z takimi ludźmi i móc rozmawiać z nimi. Wiecie, i zanim powiem wam o tej rozmowie, chciałbym wam powiedzieć, co to jest za osoba. Nie powiem wam imienia, bo na pewno jej nie znacie. To nie jest żaden wielki usługujący, to nie jest żaden mówca konferencyjny. To jest po prostu, jak on się nazywa, zwykły chrześcijanin. Ale kiedy on mi opowiedział swoją historię, jak on dostał dzwona z nieba, ja powiedziałem, ja muszę z nim porozmawiać. Wiecie, on w wieku 17-18 lat pracował dorywczo na parkingu. Jego pracą było to, że po prostu pilnował, czy ktoś wziął bilet, czy nie. I on mówi, stanął na parkingu, popatrzył w niebo i powiedział, moje życie jest nudne. Mówi, Boże, bo on był z domu wierzącego, on powiedział, Boże, potrząśnij moim życiem. Potrząśnij moim życiem. Ja chcę robić dla Ciebie rzeczy, o których nie śniłem wcześniej. Ja nie chcę żyć nudnym życiem. Krótka modlitwa, 2 minuty.
Parę miesięcy później ma sen. W tym śnie znajduje się w pociągu. On mówi, był to pociąg. Nie wiem dokładnie, już nie pamiętam teraz, którego, powiedzmy w Indiach. Jechał pociągiem w Indiach. Wiedział, że to są Hindusi. I on nagle widzi, że w tym śnie wstaje. I on zaczyna głosić do nich w ich języku. On nie do końca rozumie, co mówi, ale widzi, że dotyka to ludzi. Ludzie płaczą, ludzie są dotykani. On w tym śnie idzie, kładzie ręce i się modli. On robi wezwanie, ludzie oddają życie Jezusowi. I wiecie, i on się budzi na drugi dzień i on mówi, tak, to jest ten kierunek. Boże, wytyczyłeś mi kierunek. Rozumiem, moim kolejnym celem są Indie. Więc on zaczął zbierać pieniądze, zaczął szukać kontaktów z Indiami, Bóg otworzył mu drzwi, pojechał na pierwszą lepszą konferencję w Indiach. Tam było, wiecie, 2000 ludzi, pastorzy, różni ludzie. I on jako 18-19-letni młody chłopak idzie na tą konferencję i nagle słyszy krzyk na sali. Biegnie do niego człowiek i on mówi do niego, dziękuję ci, dziękuję ci. On mówi, ale za co ty mi dziękujesz? On mówi, 3 miesiące temu, kiedy jechałem tym pociągiem, ja byłem chory na raka. Ja wracałem do domu z wynikami testów ze szpitala, że mam raka. Ale nagle wstałeś w tym pociągu i zacząłeś głosić Ewangelię. Zaczęło to mnie tak dotykać i powiedziałeś tak, jeżeli ktoś jest chory, ja wierzę w Boga, który ma moc cię uzdrowić. Podeszłeś do mnie, pomodliłeś się, zostałem totalnie uzdrowiony. A on mówi, ale poczekaj. To był sen. Mi się to śniło. On mówi, ale to jest niemożliwe. Ja zostałem uzdrowiony, modliłeś się o mnie. I zaklikało. On mówi, czyli Bóg zrobił coś ponadnaturalnego w moim życiu. On przeniósł go w śnie do miejsca po to, by go użyć. I wiecie, kiedy ja usłyszałem taką historię, to jest taki introduction jego, on się tak przedstawił, on mówi, wiecie, o wskrzeszeniach to nawet nie mówię. I wiecie, on po prostu kosmiczny człowiek w cudach, naprawdę niesamowicie pokorny, kiedy ja z nim zupę jadłem, bo akurat tak dorwałem go podczas jedzenia. I wiecie, i on mi to opowiada z takim normalnym spokojem, wiecie, no i tam wiesz, tak Bóg wskrzesza ludzi obok mnie i tak dalej. I wiecie, dla mnie szczena opadła, ja nie wiem, co się dzieje. W moim świecie wcześniej, jak ktoś miał ból głowy i już nie bolała głowa, to był turbo cud. A teraz nagle słyszę o człowieku, którego Bóg przenosi w snach. On później mówi, że on miał wiele sytuacji takich, gdzie Bóg go przenosił w różne miejsca, gdzie Bóg uzdrawia ludzi przez jego ręce. Ja mówię, o kurczę, to ja chyba innego Boga znam. I ja mówię do niego, mówię, brother, proszę, jakaś porada do mojego życia. I on popatrzył na mnie i on powiedział tak, brother, you need to be fat. Kto rozumie angielski? Czyli on powiedział tak, bracie, musisz być gruby, tłusty. No jak tak troszeczkę, tak wziąłem sobie to do serca troszeczkę. Ale wiecie, chciałbym, żebyśmy mogli wyświetlić wyraz fat po angielsku. I on powiedział tak, Dawid, to są 3 klucze do twojego życia. Jeżeli chcesz być użyteczny w Królestwie Bożym, musisz być po pierwsze flexible, available i teachable. Za chwilę to wyjaśnię, o co chodzi. Po pierwsze musisz być elastyczny. Flexible, czyli elastyczny. Musisz być gotowy na zmianę w swoim życiu. Musisz być gotowy, że coś, co sobie ułożyłeś, może wywrócić się do góry nogami. Może będziesz w miejscu, gdzie miałeś ułożone swoje życie, miałeś wszystko zaplanowane, ale kiedy przyjdzie Boży głos do twojego życia, ty będziesz musiał podjąć decyzję. Czy ja idę, czy nie? Druga rzecz, przy którym to jeszcze dajemy radę. To niektórzy tutaj naprawdę jeszcze z tym pierwszą literą nie ma problemu. Wiadomo, dla niektórych są to czasami potrzebują, wiecie, 2 tygodnie, żeby przemodlić, 15 potwierdzeń dostać. Ale wiecie to? Jest jeszcze poziom, który my jako wierzący ludzie jeszcze jesteśmy w stanie przejść. Drugi poziom już jest trochę trudniejszy. Available. Dostępny. Dostępny dla Boga. Być w ciągłej dyspozycji do Niego, że On może nas użyć. I tu już zaczynają się pierwszy wielki stopień, taki, dla których wielu chrześcijan nie jest w stanie tego przeskoczyć. My próbujemy bardzo często wmieszać Boga w nasze życie. Wmieszać Boga w nasze plany, wmieszać Boga w to, co mamy zaplanowane. A Bóg wymaga od nas jednej rzeczy, żebyś był dla mnie dostępny.
Żebyś był dostępny, żebym mógł Cię użyć w każdym miejscu, w każdej godzinie, o każdym czasie Twojego życia. Wiecie, kiedy ja zacząłem się modlić o to, mówię, Boże, ja chcę być available dla Ciebie, ja chcę być dostępny dla Ciebie, ja chcę być używany dla Ciebie, rozpoczęły się testy. Nie rozumiałem. Wiecie, parę razy miałem taką sytuację, że w nocy zostałem obudzony i Bóg mówi, idź na dwór. Wiecie, wychodziłem na dwór w konkretne miejsce i nic się nie działo. Myślałem, że wiecie, zaraz jak to historię w książkach, za chwilę ktoś przyjdzie, miał samobójstwo popełnić, a ja nagle, wiecie, Bóg słuchaj, nie, Bóg jest. Były dwa momenty w moim życiu, kiedy zrobiłem pewne ruchy, nic się nie wydarzyło. I Duch Święty mówi do mnie, czy dalej będziesz podążał za moim głosem? Mimo tego, że nie widzisz rzeczy. Ale trzecia litera, to już jest gwóźdź. To naprawdę jest gwóźdź do trumny. To znaczy być w ciągłej pozycji na naukę. Być w ciągłej pozycji, że nie wiem wszystkiego. Być w ciągłej pozycji, że jest coś więcej, co mogę się dowiedzieć. To znaczy łatwy do przyswajania. Skory do nauki. O jacz. Niestety w swojej edukacji szkolnej nie doświadczyłem tego słowa. Skory do nauki. Wiecie, ciekawe jest to, że my jako wierzący, kiedy jest poruszany pewien temat, który nie jest dla nas komfortowy, stajemy okoniem. I zamiast słuchać tego, z czym się może do końca nawet nie brałem pod uwagę, ja automatycznie budujemy kontrargumenty. Jakbyśmy mogli po skończonym słowie, byś mógł wstać i powiedzieć, ok, tu jest 14 wersetów, które mówią troszeczkę inaczej, które mówią pode mnie. To jest niestety bardzo smutne, ale tak wygląda dzisiaj niestety nasz stan w Polsce. Nie jesteśmy skorzy do nauki. Nie jesteśmy na tyle pokorni, by przyjść z postawą uniżenia i powiedzieć, ok, co dzisiaj jest dla mnie? Co dzisiaj Bóg chce powiedzieć do mnie? Wiecie, my musimy zawsze być gotowi przewartościować swoje rzeczy. My musimy być zawsze gotowi na to, by Bóg mógł skorygować nas. Bo jeżeli my nie dajemy Mu możliwości na to, żyjemy w niebezpiecznym świecie. Żyjesz w niebezpiecznej bańce, która doprowadzi cię prawdopodobnie do zgorzkniałości i zatwardzenia. Bo będziesz tak skupiony na bronieniu swoich teorii, będziesz tak skupiony na bronieniu swoich tez, że nie uważasz ginącego świata wokół ciebie. To jest tak smutne, ale niestety to jest jeszcze chwilowo prawdziwe w Polsce. Bo ja wierzę, że naprawdę nadchodzi nowy czas, nowego pokolenia. Wiecie, kolejne zdanie, akurat tak wrzucę, które wywróciło kolejny mój świat do góry nogami, była wypowiedź pewnego teologa z Holandii. On powiedział niesamowite zdanie. On powiedział, mówi, dzisiaj jednym z największych bałwanów w chrześcijaństwie jest prawda. Dzisiaj chrześcijanie tak się skupili na prawdzie, a on mówi, a to jest w ogóle rozminęli się z tym, czym jest naprawdę prawda. Bo prawda to jest osoba. Jeżeli ty znajdziesz prawdę, czyli znajdziesz osobę, zawsze znajdziesz drugą osobę, która inaczej myśli jako swojego brata, jako swoją siostrę. Bo zanim przyjdzie prawda, przyjdzie miłość. Jezus jest nie tylko prawdą, On jest miłością. A w miłości zawsze znajdziesz drugą osobę jako swojego brata i siostrę. Nie z wyższością, żeby mu pokazać, że to ma rację. Wiecie, to jest okej mieć... Ja wam powiem, z moją rodziną u nas jest zakaz rozmów na temat Kościoła. Bo kiedy my się spotykamy jako rodzina, każdy z nas różne szkoły pokończył i kiedy wchodzi temat Kościoła, naprawdę jest gorąco. Jest gorąco i to są takie drażliwe tematy. W niektórych rodzinach się o polityce nie rozmawia, u nas się nie rozmawia o Kościele. Bo wiecie, bo za chwilę każdy mówi, ale nie, tutaj werset taki, taki, ale na koniec zawsze znajdujemy się jako brat i siostra, jako mama, tata, jako rodzina. To, że dzisiaj może ja rozumiem coś inaczej, nie oznacza, że osoba, która nie widzi tego na tym poziomie, co ja, jest gorsza, inna, ona jest moim bratem i siostrą. To nie moim zadaniem jest przekonywać ich. Duch Święty przekonuje. Moją jedyną rolą jest kochać ludzi. Kochać ludzi. Wyobraźmy sobie Kościół pełen ludzi, którzy kochają się nawzajem. Abstrakcja chwilowo jeszcze. Ale idziemy w tym kierunku. My idziemy w kierunku. Bóg porusza coraz więcej ludzi, którzy mówią, ja już mam dość ciągłych ranień. Ja już mam dość ciągłego hejtu. Ja jestem zmęczony tym, co się dzieje wokół nas. Wiecie, jakbyśmy cały
wysiłek i efekt, który ludzie wkładają, wierzący, na to, żeby udowodnić, kto ma rację, a kto nie, włożylibyśmy w ewangelizację, Polska by już dawno była zbawiona. To jest niesamowite, na jakie pierdoły ludzie tracą czas. Jakbyś tyle wysiłku, co piszesz komentarze w internecie broniące jakiejś tezy, poświęcił na to, żeby tyle głosić Ewangelię, uwierz mi, cały twój dom byłby zbawiony, ludzie w twojej pracy byliby zbawieni, ludzie wokoło ciebie by się nawracali. Wiecie, to jest tak ciekawe zjawisko, w którą stronę my jako Kościół poszliśmy. Jako wierzący, w którą stronę skręciliśmy. W Mateusza, w 28 rozdziale, od 19 do 28 wersetu, czytamy jedną z najbardziej znanych wersetów z Biblii. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Tak proste i tak trudne. Jezus powiedział jedną rzecz. Idźcie, czyńcie uczniami. Tak jak mówiłem wcześniej, przemienieni, by przemieniać, żeby czynić uczniami, ja muszę stać się uczniem. I tutaj niestety jeszcze leżymy chwilowo. Ja pamiętam, kiedy rozmawiałem z pewnym pastorem, ja akurat dzieliłem się swoim sercem, bo temat uczniostwa bardzo mocno pracuje we mnie. Ja mówiłem, kurczę, no jest taka potrzeba. Ja pamiętam, ja miałem w swoim życiu człowieka, który mnie prowadził. Ja się z nim regularnie spotykałem. Ja widzę, że jest potrzeba młodego pokolenia. Oni potrzebują uczniostwa. I wiecie, i pastor mówi, dobra, widzę, jest potrzeba. Dobra, zrobimy seminarium, zrobimy konferencję. I to jest dobre, bo to są nasze takie pierwsze odruchy. Chcemy zrobić konferencję na temat. Chcemy zrobić kazanie, które po prostu po kazaniu powiesz, tak, faktycznie ja potrzebuję być uczniem. Ale wiecie, uczniostwo to jest proces. Uczniostwo przede wszystkim to jest decyzja. To nie jest kazanie. To nie jest książka, którą przeczytasz na temat uczniostwa i powiesz, tak, teraz jestem uczniem, bo już wiem wszystko, co to znaczy uczniostwo, definicję w grece, w hebrajskim, już na pamięć znam, jak się mówi uczeń, uczniostwo po hebrajsku, grecku. Ja nie pamiętam akurat, czy nie powiem. Wiecie, Bóg powołał nas do tego, byśmy byli uczniami. Na jednym z pierwszych zjazdów Now School pastor Wojtek Walaszczyk powiedział niesamowite zdanie. Chrześcijaństwo to jest droga. Chrześcijaństwo to jest proces. To nie jest jeden shot. To nie jest chwilowa akcja. To jest proces, to jest decyzja. Życie nasze wygląda tak. Idę swoją drogą, swoim życiem. W pewnym momencie doświadczam dzwona z nieba. Czyli mój wzrok jest zwrócony na krzyż. Ja zaczynam dostrzegać krzyż. Duch Święty objawia mi krzyż. Duch Święty objawia mi, kim jest Jezus. W momencie, kiedy ja przyjmuję to, staję się wierzącym, tak potocznie nazywając. Ja wierzę w Boga. Ja doświadczyłem Go. I tutaj historia się kończy dla wielu ludzi. Ale Bóg mówi, nie, to jest początek, to jest dopiero proces. Ja chciałbym, żebyś ty stał się uczniem. I dzisiaj będę chciał powiedzieć, jaka jest różnica między wierzącym a uczniem. Bo wiecie, Bóg powołał każdego z nas do tego, byśmy byli uczniami. Byśmy szerzyli Jego Królestwo, byśmy zwiastowali, byśmy głosili, gdziekolwiek idziemy, o tym, że On jest dobry. Że On jest odpowiedzią dla nas. Ale żebyś mógł głosić i zwiastować Ewangelię, najpierw musi ci ona zostać objawiona. Wiesz, nie możesz zostać uczniem od razu. Musisz najpierw przyjąć do swojego życia rzeczy, które Bóg musi uformować w tobie, wbić. Dlatego tak ważne jest bycie częścią Kościoła. Kościół jest to pierwsze miejsce, gdzie możemy wzrastać, gdzie możemy się rozwijać. W momencie, kiedy my się nawracamy, stajemy się wierzącymi, my jesteśmy jak dzieci. Uczeń to nie jest dziecko. Uczeń to jest żołnierz. Uczeń
jest osobą, która jest w pełni przygotowana, w pełni wyposażona do tego, by nieść krzyż do świata. Zaraz wam wytłumaczę. Kiedy ja się nawracam, kiedy ja jestem jak dziecko, ja jestem uzależniony w pozytywny sposób od krzyża. Kiedy ja zmagam się z chorobą, jest krzyż. To, co się dokonało na krzyżu, wpływa na moje życie. I kiedy ja jestem w tej pozycji, ja jestem skupiony na sobie i na moich potrzebach. Zobaczcie, wierzący, który się nawraca na początku, on potrzebuje pomocy. Jak dziecko, które jest, rodzi się na nowo, ono potrzebuje specjalnej troski i to jest okej. To jest dobrze, że ty jako nawracasz się potrzebujesz mieć wyjaśnione, co to znaczy wolność, co to znaczy relacja z Bogiem, co to znaczy modlitwa, co to znaczy studiowanie Słowa Bożego. My potrzebujemy wzrastać w tym. Ale dzisiaj ten proces, który powinien być chwilowy, wydłużył się. Dzisiaj wielu ludzi zostało w tym procesie, ale nie stało się uczniami. Wierzący przychodzi pod krzyż, by jeść chleb, by spożywać to, co się dokonało, by przyjmować to. Natomiast uczeń, jak możemy przeczytać w Łukasza 7:23, potem mówił do wszystkich, jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia bierze swój krzyż i niech mnie naśladuje. Wiecie, uczeń zapiera się sam siebie, swojego życia i niesie krzyż dalej. Ale żeby zanieść krzyż dalej, musisz najpierw go przyjąć. Musisz mieć objawiony krzyż w swoim życiu. Musisz dojść do momentu, kiedy to, co się dokonało na krzyżu, stanie się częścią ciebie. Nie będzie wiedzą, ale będzie objawieniem, będzie tym dzwonem z niebem, kiedy to wszystko zostanie wyryte, wypalone w twoim sercu. Wierzący wierzy w Boga. Uczeń umiera za Niego. To jest potężna różnica. Możesz wierzyć w Boga, ale możesz nie poświęcić swojego życia dla Niego. Wiecie, On oddał wszystko, żebyśmy byli z Nim. On oddał wszystko, co miał, byś ty i ja miał z Nim relację. I On zaplanował dla mnie i dla ciebie o wiele więcej, niż nam się wydaje. Wierzący ceni komfort. Się skupia na tym, żeby mu było dobrze. Uczeń ceni powołanie Jezusa nad swoim życiem ponad swój komfort. To jest potężna różnica. Bóg ma powołanie dla mnie i dla ciebie. Żeby Polska była zbawiona, muszą nastąpić pewne zmiany. Nie możemy robić tych samych rzeczy i oczekiwać innych efektów. Ja wierzę, że Bóg woła nas do tego, byśmy dojrzeli do pewnych rzeczy. Ostatnio oglądałem taki śmieszny, ale z drugiej strony płakałem, bo widziałem, że to jest naprawdę bardzo możliwe. Taki filmik amerykański o kościołach, w jaką stronę idą kościoły. Mogę powiedzieć śmiało w Ameryce, bo w Polsce nie idą w tą stronę. Było pokazane, że jest siedzenie, są dwa przyciski. Kciuk do góry, kciuk do dołu. Przychodzą ludzie, siadają na krzesła, wychodzi grupa uwielbienia, grają jedną piosenkę i każdy naciska guzik. Lubię, nie lubię. Jeżeli jest 30% nie lubię, pojawia się X z tyłu. Bing! 60, już 2 X. Lider już się trzęsie, bo już widzi, że chyba nie to. 3, zmiana piosenki jest. I dzisiaj, w Stanach oczywiście, nie w Polsce, bo w Polsce idziemy w inną stronę, kościoły są budowane po to, żeby ludzie dobrze się czuli. Wiecie, jest tak spłycane wszystko, tylko po to, by utrzymać. Są kościoły w Stanach, które przyciągają ludzi na pizzę. Na grille. Mówią, wpadnij, będzie grill po kościele, będzie pizza. Ale kiedy zabierzesz tą pizzę i grilla, ludzi nie ma. Na co dzisiaj przyciąga Kościół ludzi? Na co my przyciągamy ludzi? Na programy? Na fajne rzeczy techniczne? Wiecie, ja nie mówię, że to jest złe, bo to jest dobre. Ja uwielbiam jakość, uwielbiam porządek i to jest Boże zasady. Ale
jest coś więcej niż to. Jest coś więcej niż to. Bóg powołał mnie i ciebie nie po to, żeby mi było dobrze. Żebym ja się dobrze czuł. Kiedy przychodzę do kościoła, żeby ktoś poklepał mnie po ramieniu. No jej, Dawidku, pogrzeszyłeś trochę, ale pamiętaj, Bóg jest dobry, On cię kocha. I ja wychodzę z takim, no faktycznie, jest dobrze, ale moje życie się nie zmienia. To strata czasu. My musimy stać się wyrazistą wonią dla tego świata. Ja muszę być wyrazistą wonią dla tego świata. Ale żeby to się stało, ja muszę stać się uczniem. Ja muszę wejść do momentu, kiedy ja przyjmuję to, co krzyż ma dla mnie, staję w miejscu krzyża i ja widzę umierający świat. Wierzący zawsze widzi krzyż i jest skupiony na siebie. Uczeń widzi ludzi wokół siebie. On jest gotowy ponieść cenę. On jest gotowy wziąć ten krzyż. Nie po to, by powiedzieć, hej wszyscy niewierzący, chodźcie, tu jest krzyż. Ale on bierze ten krzyż. On bierze ten krzyż. Niesie go do ludzi, którzy potrzebują. To objawienie, co się dokonało na krzyżu, świat potrzebuje tego. Świat dzisiaj potrzebuje bardziej niż czegokolwiek usłyszeć o tym, że Bóg jest dobry. Że On ma plan, że On umarł za każdego człowieka na tym świecie. Że On chce, by każdy człowiek poznał Go jako osobistego Zbawiciela. Ale my, jako wierzący, jesteśmy tym narzędziem. Jako ludzie, którzy powierzyli swoje życie Bogu, my jesteśmy tym narzędziem. Jeżeli chcemy być dyspozycyjni dla Boga, jeżeli chcemy być, żeby On mógł nas używać, ja muszę zaprzeć się siebie. Jest dobrze żyć swoim życiem, mieć plany, ale kiedy On przychodzi, kiedy On mówi, ja muszę być gotowy ponieść swój komfort. Wiecie, dzisiaj dla nas tym komfortem, którego tak często nie umiemy przeskoczyć, jest dodatkowe spotkanie w kościele. To już nas zabija. Są finanse. Czas. Lubię, nie lubię. To, co pastor Wojtek mówił wcześniej. Wygodnie, niewygodnie. Uczeń nie patrzy na to. Uczeń widzi cel. On jest sfokusowany. Jest ginący świat. Jest ginący świat wokół mnie. Ludzie idą do piekła. Kiedy byłem w tej szkole, która totalnie wywróciła moje życie do góry nogami, był moment, że tak powiem, słabszy w moim życiu, gdzie przyszło rozgoryczenie, użalanie się nad sobą, powiem konkretnie, użalałem się nad sobą. W tamtym momencie miałem około 25 lat, totalnie spłukany, codziennie żyłem z wiary, wiecie, tankowałem auto, modliłem się, żebym przejechał. Cuda niesamowite się działy Bożego zaopatrzenia w tej szkole, gdzie Bóg się objawiał spod ponadnaturalnym zaopatrzeniem, ale w pewnym momencie zacząłem się karmić głupotami. Czyli co? Zacząłem oglądać Facebooka, jak to wszyscy moi znajomi, wiecie, w Holandii każdy pracuje. Tutaj ktoś kupił sobie nowe BMW na kredyt, ale kupił. Wiecie, a ja tak patrzę na moją starą Skodę Felicję, która rdzewieje, z uszczelką pod głowicą rozwaloną i to jest naprawdę cud, że ja tym autem tyle kilometrów zrobiłem z zwalniętą uszczelką, ale modliliśmy się za każdym razem. Jak chodziliśmy tego auta, ja mówię, módlmy się, bo nie wiadomo, czy dojedziemy. Wiecie, kiedy ja tak obserwowałem moich znajomych, którzy, wiecie, żenią się, to dzieci się rodzą, a ja tak patrzę i wiecie, taka głupia myśl. Mówię, o ja, biedny misjonarz, na misji, wysłany, starym autem jeździ, nie mam żony, nie mam pieniędzy. I wiecie, to moja modlitwa, ja jestem szczery przed wami i mówię, Boże, tylko Ty widzisz. Nikt w Polsce tego nie widzi, jak ja cierpię, bo to było za granicą. I wiecie, ja zacząłem się użalać nad sobą. I Bóg jest niesamowity, bo odpowiada zawsze na modlitwy. Tej samej nocy, sen. Wchodzę do celi więziennej. I wiecie, jest ławka kamienna przede mną i siedzi 12 tytanów wiary. Pośród nich siedzi Jezus. I wiecie, ja wchodzę w tym śnie i ja czuję, że to jest big deal. Że wiecie, że po prostu patrzę, jeden bez oka, wyłupany, drugi rękę odciętą, gdzieś wiecie, rozszarpany przez... Ja wiem, to jest w podświadomości, że to są niesamowici apostołowie Boży, którzy zapłacili, położyli swoje życie na to, by nieść Ewangelię, by dotykać ludzi. I ja wiecie, nikt nic nie mówi.
wszyscy wzrok skupiony na mnie, pełen miłości, ale no, nie odpyskowałbym do takiego, bo wiedziałbym, że źle się skończy. Mimo tego, że oczy pełne miłości, to było, wiecie, pełne mocy, pełne majestatu, pełne autorytetu. I ja tak patrzę, ja mówię, jest, to jest to. Coś się wyjątkowego wydarzy. I nagle zaczynam słyszeć moje wzdychanie z poranku. Ja tak się odwracam przerażony i widzę siebie w tym pokoju, w którym się modliłem i patrzę na nich, na siebie, ja już wypowiadam pierwsze zdanie z tej modlitwy i wiem, gdzie ona idzie. Ja mówię, Boże, nie pozwól, bym jakiekolwiek jeszcze słowo. Zostałem zawstydzony w pozytywny sposób. I wiecie, my dzisiaj mówimy, że płacimy wielką cenę. Moje pytanie jest, jaką cenę płacimy? Jaką cenę dzisiaj ty i ja płacę? Że serialu nie obejrzę? Bo muszę iść do kościoła? Że obiadku ciepłego nie zjem, bo nabożeństwo się o pół godziny przeciągnęło? Są prześladowania, tak. Wiecie, my chcemy wielkich rzeczy. My chcemy widzieć niesamowite poruszenie, my chcemy widzieć niesamowite przebudzenie. A kiedykolwiek ktoś z was rozmawiał z takimi ludźmi, którzy doświadczyli Bożego przebudzenia? Zadajcie im pytanie, co się zmieniło od momentu, kiedy wybuchło poruszenie? Jedna rzecz wam powiem, co się zmieniło. Zamieszkali w kościele. Nic innego się nie liczyło. A dla nas dodatkowe spotkanie modlitewne to jest jak wspinaczka na Mount Everest. Jakbyśmy mogli, to byśmy jeszcze live'a nagrali, że jedziemy na spotkanie modlitewne, żeby grupa wstawiennicza mogła się modlić, że jedziemy się modlić. Ja wierzę w to, że Bóg wzbudza nas pragnienie. Że Bóg wzbudza nas pragnienie tego, byśmy poszli dalej. Byśmy poszli głębiej, byśmy poszli i powiedzieli, już nie ja. Już nie ja, już nie to, co ja chcę, ale co ty chcesz. Wiecie, chciałbym na koniec przeczytać wam parę fragmentów z Biblii. Dobrze jest czytać Biblię. Amen. Mateusza 9:9. I odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus człowieka, siedzącego przy cle, imieniem Mateusz, i rzekł do niego, pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. A gdy, Marka 2:14, a gdy przychodził, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego przy cle, i rzekł mu, pójdź za mną. I wstał i poszedł za nim. Łukasza 5:27-28. A potem wyszedł i ujrzał celnika imieniem Lewi, siedzącego przy cle, i rzekł do niego, pójdź za mną. I pozostawiwszy wszystko, wstał i poszedł za nim. Pójdź za mną. Jeżeli dzisiaj usłyszałbyś to słowo, pójdź za mną, co by cię powstrzymało? Jaką cenę musiałbyś zapłacić, by pójść za nią? Co to by było w twoim życiu? Ja wierzę, że Bóg wzywa nas, mnie pierwszego, do tego, byśmy poniósł cenę. Bóg mówi do każdego z nas, pójdź za mną, pójdź za mną, pójdź za mną, pójdź za mną. Ja chcę dotknąć tego narodu, ale żeby to się wydarzyło, ja potrzebuję ciebie, żebyś poszedł za mną. Może oznacza to, że stracisz przyjaciół, którzy cię cały czas obgadują za twoimi plecami. Może oznacza to, że będziesz musiał zmienić pracę. Może oznacza to, że będziesz musiał się przeprowadzić. Może oznacza to, że będziesz musiał zakończyć pewne relacje, które są toksyczne dla ciebie. Może oznacza to, że zamiast 8 godzin będziesz spał 6 godzin. Może oznacza to, że będziesz musiał zrezygnować z seriali. Może oznacza to, że będziesz musiał poświęcić więcej czasu dla niego. Wiecie, to jest nic. To jest nic w porównaniu do tego, kim on jest. Wiecie, my śpiewamy święty, święty, niezmierzony, wszechpotężny. Ale kiedy on wzywa nas, my nie odpowiadamy często. Analizujemy. Mamy wątpliwości. Ja naprawdę wierzę, że to jest nasz czas. Że to jest czas dla Polski. To jest czas dla Kościoła, byśmy powstali jako jedna armia. Byśmy powstali jako jeden naród zjednoczony pod jego sztandarem. Po to, byśmy powiedzieli światu dzisiaj,
hej, znam odpowiedź na Twoje problemy. Ja znam odpowiedź na to, czego Ty potrzebujesz. Ale żeby to się zadziało, musisz stać się uczniem. Wiecie, najlepsze jest to, że to jest zawsze moja decyzja i Twoja. Czy ja pójdę za Nim? Czy ja pójdę na 100%? Czy jestem w stanie ukrzyżować swoje ciało? Czy jestem w stanie zaprzeć się samego siebie? Ja wierzę, że Bóg chce zadać nam to pytanie dzisiaj. Czy jesteś gotowy, bym ja mógł Cię użyć? My chcemy wielkiego ognia, ale nie umiemy złożyć ofiary. Ja chciałbym, żebyśmy mogli zamknąć swoje oczy. I zadaj Bogu pytanie. Pozwól Mu przemawiać do Ciebie. Jeżeli chcesz być naprawdę uczniem dla Niego, jeżeli chcesz powiedzieć już nie to, co ja chcę, już nie moje wakacje w Grecji, już nie moje seriale, już nie mój komfort, już nie moje dobro, ale Twoje dobro, to, co Ty chcesz. Ja już nie chcę być przeszkodą dla Ciebie. Ja chcę być dostępny do Ciebie 24 na dobę. Jeżeli czujesz, że chcesz taką decyzję podjąć, zachęcam Cię wyjść do przodu. Nie przed nami, nie przede mną, ale to jest Twój czas przed Bogiem. Polska potrzebuje uczniów. Polska potrzebuje ludzi, którzy położą swoje życie za Niego. Polska potrzebuje ludzi, którzy powiedzą, nie mój komfort, nie moje plany, ale Twoje plany. Do przodu, może... Może masz w głowie teraz cenę, którą będziesz musiał zapłacić. Oddaj to Bogu. To jest Twój czas z Nim. To jest Twój czas z Nim. Duchu Święty. Do przodu, jeszcze chodźcie do przodu, bo wiele ludzi jeszcze wychodzi. Duchu Święty, Jesus. Duchu Święty, to jest Twój czas. Już nie ja, ale Ty. Już nie ja, i moje marzenia, ale Twoje marzenia. Ja chcę widzieć ten przemieniony naród. Ja chcę widzieć ludzi, którzy poznają Ciebie masowo, Ojcze. Ojcze, ja kładę swoje życie dla Ciebie. Duchu Święty, powiedz to swoimi słowami. Jeżeli potrzebujesz Go przeprosić za to, że tak wiele lat babrałeś się w swój komfort, byłeś skupiony na sobie, a nie na tym, co On chce, jak On chce Ciebie użyć, to jest Twój moment. To jest Twój czas z Nim.
Halleluja. Będziemy się teraz modlić. I pastor Dawid, głosząc, powiedział o tych dwóch etapach, że najpierw widzę krzyż i moje potrzeby, i mówił o tym poziomie nowonarodzenia, a później mówił o tym poziomie, kiedy my niesiemy ten krzyż do innych. Ale wiemy i czujemy, że są tu na tej sali osoby, które jeszcze są w tym pierwszym poziomie, a nawet i krok przed tym pierwszym poziomem. Więc chciałbym, by wszyscy zamknęli swoje oczy i teraz ci z was, którzy chcą oddać swoje życie Jezusowi jako ten pierwszy krok, zanim będziemy się modlić o ten kolejny, którzy chcą naprawdę powierzyć swoje życie Jezusowi i tak jak Jezus powiedział Nikodemowi, nie może człowiek ujrzeć królestwa, jeżeli się na nowo nie narodzi. Kto z was jeszcze nie jest nowonarodzony i chciałby powierzyć swoje życie Jezusowi, chciałbym, żeby wszystkie oczy były zamknięte i oddać swoje życie Bogu, wejść w przymierze z Nim. Chciałbym, aby teraz te osoby, które są w tym miejscu, podniosły swoje ręce. Jeżeli są takie osoby, wiem, że są, okej, widzę wasze ręce, okej, jest więcej rąk, super, trzymajcie ręce w górze. Niech wszyscy mają zamknięte oczy, to jest twoja ręka do Pana, niech nikt się nie ogląda wokoło, okej? Chciałbym, abyś mógł powtórzyć ze mną tą modlitwę. Jeżeli się czujesz odważnie, możesz powiedzieć ją na głos, jeżeli nie, to możesz powiedzieć ją szeptem, powiedz: Panie Jezu. Tak czy inaczej, czy mówicie głośno, czy cicho, ale mówcie, niech to nie będzie w myślach. Powiedz: Panie Jezu, to jest mój dzień, kiedy chcę zawrócić ze swojej drogi i powierzyć Ci moje życie. Nie chcę więcej walczyć, nie wystarczam sam dla siebie. Ja pokutuję i powierzam Ci moje życie. Dziękuję Ci, że zapłaciłeś za mnie cenę na krzyżu, po to, abym mógł, abym mogła żyć. Ja przyjmuję Twoją odkupieńczą krew nad moim życiem i dziękuję Ci, że mogę wejść z Tobą w przymierze. Od dzisiaj moje życie należy do Ciebie i nie zaznam śmierci, bo Ty jesteś z moim zmartwychwstaniem i od dzisiaj moje życie jest w Twoich rękach. Dziękuję Ci, Ojcze w niebie, za doskonały plan odkupienia mnie ze śmierci i uczynienia mnie Twoim dzieckiem. W imieniu Jezusa. Amen. A teraz chciałbym, żebyście wszyscy, którzy zareagowaliście na to wezwanie, mogli pójść za tą modlitwą. Ja będę chciała, aby teraz pastor Arek i pastor Wojtek, pastor Dawid poprowadzili tą modlitwę, dlatego że to jest wezwanie do armii. Wy wychodzicie tu jako: hej, mi nie wystarcza to, co jest dzisiaj. Ja chcę ponieść ten krzyż. Ja chcę pchać to dalej. Ja chcę napędzać to dalej. Ja chcę szerzyć królestwo. I jestem gotowy zrezygnować i wejść w te trzy rzeczy, o których tam była mowa. Elastyczność, dostępność, gotowość i być skorym do nauki. Po to tu wyszliście i dlatego chcemy się o to teraz modlić. Nie ma wielkich rzeczy bez osobistego poświęcenia, osobistej ofiary. Tak to już jest, że choć wszystko jest łaską, to są pewne rzeczy w naszym życiu, kochani, które wymagają poświęcenia, wymagają tego, że po prostu składamy to Panu Bogu. I te rzeczy mogą być dobre, ale one są wrogami tego, co najlepsze. Mogą być też rzeczy złe. I te złe rozpoznajemy, ale te dobre bardzo często trudno nam jest złożyć w ofierze, bo wydaje nam się, że to jest jakaś osobista strata i Bóg tego nie jest w stanie wynagrodzić. Bóg wynagradza o wiele bardziej, choć prawda jest taka, że czasami to złożenie niezwykle boli. Niezwykle boli. I mam świadomość tego, że to może Ciebie boleć.
że to mnie boli, że to wielu ludzi na tej sali boli, tych, którzy są online, ale nie da się przynieść nowych rzeczy do Polski, tego ożywienia bez ludzi poświęconych. Wyciągnijmy swoje dłonie, wszyscy jak jesteśmy, i każdy niech przywoła w pamięci to, co dzisiaj Panu Bogu przynosi. I nie chodzi jedynie o jakieś, wiecie, kościelne deklaracje, ale o głębokie przeżycie tego, że dzisiaj coś składam i kiedy wyjadę stąd, to może będę musiał coś zrobić z tym dalej, coś poświęcić, coś otworzyć, coś zamknąć, coś zostawić. Ojcze, my dzisiaj wszyscy jako Twoje dzieci nie składamy pustych deklaracji ani zobowiązań, ale tacy, jacy jesteśmy, przychodzimy i składamy u Twych stóp, przy Twoim krzyżu, wszystko to, co dobre, ale jest wrogiem najlepszego, którym Ty jesteś. I wszystko to, co złe, co zabiera nam życie, zabiera nam Ciebie, zabiera nam tą radość z bycia Twoim dzieckiem. Panie, my nie chcemy dzisiaj proponować powierzchownego, fast foodowego chrześcijaństwa, ale każdy z nas dzisiaj ma swoją ofiarę, swoje ukochane, to coś, co składa pod Twoim krzyżem i Ty dajesz nam coś znacznie lepszego. Panie, my dzisiaj w proroczy sposób składamy te wszystkie rzeczy u Twoich stóp. Panie, my to widzimy, jak składamy u Twoich stóp. Jest w nas wielki ból, ale także wielka radość w to miejsce przyjdzie. Jest w nas być może cierpienie, że musimy coś oddać, coś poświęcić, ale z drugiej strony przychodzi Twój ogień, który wypala to, co jest zbyteczne i niepotrzebne. Panie, my dzisiaj w proroczy sposób ogłaszamy Twój ogień, który przenika ciało, duszę i ducha. Ogłaszamy Twój ogień oczyszczenia osobistego życia, spraw widzialnych i niewidzialnych. Panie, my to dzisiaj uwalniamy nad zgromadzeniem. My to uwalniamy, ten duchowy proces, w którym będziemy gotowi składać swoje życie u Twoich stóp i Panie, mieć z tego radość, pomimo że boli, pomimo że jest to coś trudnego, ale my, Panie, zapisaliśmy się na drogę, która nie jest łatwa, która wymaga, ale w tej drodze Twoja łaska niech nas teraz niesie, niech daje zwycięstwo i uzdolnienie nad tym, co wydaje się po ludzku trudne do złożenia. Panie, my chcemy być ludźmi osobistej ofiary, my chcemy być ludźmi osobistego poświęcenia. Nie zdobywamy przez to zbawienia, ale wiemy, że namaszczenie wymaga osobistej ofiary, że Twoja obecność wymaga osobistej ofiary. Panie, że Twoje przełomy wymagają osobistej ofiary. Panie, i my dzisiaj my to przynosimy. Nie jest nam po drodze z wygodą. Nie jest nam po drodze z tym lalusiowatym modelem chrześcijaństwa. Nie jest nam po drodze z powierzchownością. Nie jest nam po drodze z płytkim zadowoleniem, ale szukamy głębokiej radości, którą mamy w Tobie. Głębokiego spełnienia, które jest w Tobie. Głębokiej pasji, którą jesteś tylko Ty. Ojcze, my dzisiaj ustanawiamy w duchu tron dla Twojej obecności. Tron dla Ciebie, Panie. Nasz Królu, nasz Jezu Chryste, objaw się teraz nam w potężny sposób, jak ogień, jak przeszywający ogień nasze serca, pełen miłości, ale mocy i czystości. Ojcze, niech to przychodzi teraz, niech to przychodzi jak fala Twoja, jak Twoja cudowna obecność. Panie, oto stoimy tutaj, deklarując różne rzeczy. Mamy świadomość, że Ty na poważnie traktujesz nasze decyzje. Ale Panie, też wyznajemy, że tak wiele deklaracji już padło z naszych ust w naszym życiu, których nie byliśmy w stanie sprostać. Dlatego w pokorze wyznajemy, że potrzebujemy, byś zapieczętował każdą z tych decyzji mocą swojej łaski. Abyśmy nie deklarowali pustych rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zrealizować. Dlatego zapraszamy Cię, Duchu Święty, do każdej decyzji.
uzdolni nas, byśmy podążali za tym, do czego nas dzisiaj zapraszasz. Ty widzisz, Panie, nasze pragnienia. Ale mamy świadomość, że one same nie wystarczą. Potrzebujemy Twojej mocy, mocy Twojego Ducha. Tego Duchu Święty, postaw swoją pieczęć na każdej decyzji. Też ogłaszamy, że w proroczy sposób, że to jest prorocza zapowiedź tych wszystkich, którzy jeszcze będą deklarować, będą decydować, aby podążać za Tobą. Że to jest tylko, Panie, mała grupa, która jest zapowiedzią tego, co Ty będziesz czynił w tym kraju. Że wielu jeszcze zdecyduje się przejść z tego miejsca obserwatora do miejsca bycia uczniem. Ja się modlę o to, by to nie była tylko decyzja, Ojcze, ale by za tym poszły pewne rzeczy. By to nie było tylko chwilowe uniesienie, ale byś Ty teraz wypalił w naszych sercach, Panie Boże, te ciężar tego kraju, Panie Boże, że ten kraj potrzebuje dotknąć Ciebie, Ojcze. My deklarujemy to, że chcemy być użyci przez Ciebie, Ojcze. Poślij nas do tego narodu, poślij nas do ludzi, którzy potrzebują Ciebie. Ojcze, poślij nas, użyj nas, Ojcze. My kładziemy swoje życie na to, byś Ty mógł użyć nas. Ojcze, wypal to w naszych sercach. Wypal to w naszych sercach, żebyśmy się budzili i myśleli o tym, że ten kraj potrzebuje Twojego dotyku, że ten kraj potrzebuje Twojego przebudzenia, że ja jako osoba zrobię wszystko, co jest możliwe, by dopomóc temu. Ojcze, użyj mnie, ja nie chcę być przeszkodą. Ja nie chcę być przeszkodą. Ja nie chcę, by mój wygoda, by mój komfort był przeszkodą do tego, żeby Twoje dzieła mogły się dziać. My potrzebujemy Twojego poruszenia w tym narodzie. Poślij mnie! Poślij mnie! Halleluja! Wiecie, tutaj teraz to ja myślę, że to jest świadectwo. Tu na scenie leżą papierosy, zapalniczka. Ktoś zrobił krok wiary. Ktoś zrobił krok wiary. Koniec! Słuchajcie, chciałem jeszcze zrobić bardzo ważną rzecz, którą teraz czuję, żeby zrobić. Kojarzycie, że ja co jakiś czas wspominam w social mediach, że są wariaty z Czech, którzy na wszystko jeżdżą? Oni tu są teraz na tej sali, ja już widzę, gdzie wy siedzicie. Tu jest też Martin. Słuchajcie, ale nie bez powodu o tym mówię. Dlatego, że czuję, że Duch Święty chce, żebyśmy to zrobili. Ja bym chciał, żebyście wy przyszli. Wszyscy, którzy z Czech przyjechaliście, chodźcie na scenę. Chodźcie, 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 chodźcie. Musimy podążać za tym. To jest naprawdę szalona sprawa. Ja może nie będę wskazywał palcem, ale jedna z osób, która wyjdzie, to jest bohaterem historii o Tirze, którą słyszeliście. Chciałbym, żeby oni tu przyszli. Wszyscy, którzy są z Czech tutaj, nie wszyscy może na ten czas poruszenia przyjechali, ale śmiało, 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 jest. Witamy, przywitajcie ich. Słuchajcie, naprawdę czułem to podczas tej modlitwy, że musimy coś zrobić, wiecie? Ja chcę to powiedzieć, ale to nie jest tak, że ja już teraz opowiadam o innych rzeczach. To jest wszystko sklejone z tym, co się dzieje. Oni zaczęli przyjeżdżać od tych czasów poruszeń rok temu, co były. Jak ja pierwszy raz ich zobaczyłem, ja zapytałem, ale wy tu jesteście, mówię, bo gdzieś jedziecie i przy okazji się dowiedzieliście, że jest konferencja, to się zatrzymaliście? Nie, 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 my tu przyjechaliśmy specjalnie na tą konferencję. Więc ja im zacząłem tłumaczyć, że jest This is our time rok temu i tak dalej, mówię, ale my już mamy bilety. Więc ja tak pomyślałem sobie, gdzie jest haczyk? Skąd to się wszystko bierze? Jak to się rodzi? Okazuje się, że oni namierzyli działania te, które tu mają miejsce w Polsce, widzą te poruszenia, widzą te konferencje, i poczuli w sercu, że oni chcą tego samego w swoim kraju, w Czechach. Więc w ostatnim roku nawiązało się połączenie między nami.
I tu nie ma też jeszcze kilku pastorów, którzy przyjeżdżają regularnie na spotkania. I my mieliśmy spotkania z pastorami i rozpoczęliśmy te wydarzenia, które mają miejsce tu, zaczęliśmy je robić w Czechach. Zmiana jest tylko taka, że tu się nazywa Czas Poruszenia, tam się nazywa Otwarte Niebo. Volume 1, volume 2. Jesteśmy po pierwszym. I plan jest, że atakujemy w kraj, w Czechy, tak samo jak tu w Polskę, gdzie finalnie skończy się to narodową konferencją. Jesteśmy po pierwszej konferencji w Pradze. Wiecie, gdzie kościoły się zjechały z różnych miejsc, pastorzy przyjechali na to spotkanie i byli pod jednym dachem. I w październiku oni przyjeżdżają. Ja nie wiem, ilu was przyjedzie na This Is Our Time. Ilu was przyjedzie tam na oko? Na oko, tak. 30-50 osób przyjeżdża na This Is Our Time w tym roku, ale teraz posłuchajcie hitu. Dwa tygodnie później, ja teraz to robię, co Duch Święty czuje, że mi mówi, żeby zrobić. Dwa tygodnie później jest Otwarte Niebo Volume 2 w Pradze. Oni jeżdżą do nas, my pojedziemy do was. I chcę wam... I wszyscy z was, którzy czują się do tego, poczuwają się do tego, aby ich wesprzeć w Czechach, nas wesprzeć, bo my działamy razem, na kolejnej sesji, kiedy przyjdziecie, na ekranie wyświetlimy wam adres i godzinę i miejsce konferencji w Pradze, która będzie dwa tygodnie po This Is Our Time. Jeżeli ktoś z was będzie się czuł do tego, aby wsiąść w autobus, pociąg, samolot, polecieć tam samochodem, rowerem, hulajnogą, dotrzeć do Pragi i być te dwa dni, to chcę was zachęcić, zróbmy to, bo będzie się działo. I chciałbym, żebyście... Wiem, że większość nie pojedzie, bo to jest normalne, tak jak większość Czech nie przyjeżdża do Polski, ale czułem, że Duch Święty chce, abyśmy to zrobili, że część z was, która czuje w sercu tą sprawę, żeby wesprzeć tych szaleńców dla Bożej sprawy, żeby pojechać do Pragi i wesprzeć ich w tym, co się dzieje. Więc na kolejnej sesji będzie wyświetlony w odpowiednim momencie na ekranie, nie musicie całe uwielbienie zerkać, czy już jest, nie, powiemy kiedy, zrobicie sobie zdjęcie tego adresu, zdjęcie tego obiektu, hali, dostaniecie konkretną datę i będziecie mogli się tam udać na tą konferencję. Byliśmy już na pierwszej, działy się niezwykłe rzeczy. Widzicie, co się dzieje? Taka sama grupa teraz uformowała się szaleńców w Estonii, kiedy byliśmy. I z Estonii będzie jechać autokar do Polski na This Is Our Time w październiku. Wiemy o ludziach, którzy przyjadą z Holandii, z Francji, z Niemiec, z Anglii, z różnych miejsc, z Belgii i z różnych innych miejsc na całym świecie, którzy będą. Dlaczego? Bo się coś dzieje, rozumiemy? Coś się dzieje i Bóg to aranżuje, a my, naszym zadaniem jest to rozpoznać i się za tym poruszać. Dlatego to jest już sprawa międzynarodowa, to już nie jest nasze lokalne gniazdeczko i dlatego musimy to rozpoznać i za tym pójść. Dlatego ci z was, którzy mieszkają w centralnej Polsce, północnej Polsce, wschodniej Polsce, mogą się wytłumaczyć, jeżeli nie pojadą do Pragi. Ale ci z was, którzy mieszkają na Śląsku, to nie macie wyjścia, nie możecie nie pojechać, rozumiecie? Nie możecie nie być tam. Więc słuchajcie, chciałbym, abyśmy teraz, żebyśmy spotkali się w modlitwie w takich dwóch szotach. Oni się będą modlić o Polskę, my będziemy się modlić o Czechy. Oni niech się modlą w niebo o Polskę, my się w niebo o Czechy i niech ta modlitwa znajdzie miejsce w środku. Amen. Panie, my dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci. Wyciągnijmy w swoje stronę ręce. Wy w Polskę, Polska w Czechy. Tak, Panie. Niech to się dzieje, Panie. Jesteś Bogiem narodów. Jesteś Bogiem narodów, Panie. Jesteś Bogiem, który ma w sercu narody, Panie. Modlimy się, Panie, o Europę. Modlimy się o Czechy, Panie. Modlimy się o Estonię, Panie. Modlimy się o wszelkie inne kraje. Modlimy się o tą konferencję w Pradze, Panie. Modlimy się o te poruszenie w Pradze. O te konferencje Otwarte Niebo, Panie. Niech to się dzieje. Niech to się dzieje. Niech to się dzieje. Niech to się dzieje, Panie. My mówimy tak na to, co Ty masz dla tego kraju. My mówimy tak na to, co masz dla Europy. My mówimy tak na to, co masz dla naszej ziemi, Panie. Dla tego kontynentu. My mówimy tak na Twoje przyjście, Twojego Królestwa tutaj na ziemię i manifestację tego, co będzie się działo, Panie. Na manifestację tego, co już się dzieje.
na manifestację tego, co zbliża się ogromnymi krokami, Panie. My ich błogosławimy, Panie. My błogosławimy ich zapał, ich serca, ich oddanie, ich poświęcenie, Panie. Ich oddanie tej sprawie. My dziękujemy Ci, Panie, że Ty robisz coś niezwykłego, ponadnaturalnego. I my razem chcemy się zgodzić z tym przesłaniem, które było na tej sesji, że chcemy być elastyczni, chcemy być dostępni, gotowi i skorzy do nauki. Tego oczekujemy. Tak nam, Panie, dopomóż. I cały Boży lud rzekł: Amen. Halleluja. A teraz, zanim wyjdziemy na przerwę, Noemi nam powie co nieco. A ja chciałam wejść tak fajnie. To wejdź tak sobie. Okay. Tak. Nie, bo ja chciałam coś powiedzieć fajnego. Kochani, armia! Powstaje armia, amen? Wow, coś niesamowitego, naprawdę. Możecie usiąść? Możecie usiąść, zająć swoje miejsca. Tak szybciutko bym prosiła, bo chcielibyśmy wam pokazać coś. Spójrzcie teraz na ekran i zaczynamy. Dzień dobry, kochani, witamy was już po naszej drugiej sesji i chciałam wam krótko powiedzieć o naszym This is Our Time. Tak jest, jesteś podekscytowana, Karolina? Ja jestem bardzo podekscytowana na nasze This is Our Time 2021. Byłam w tamtym roku, ty także byłeś, prawda? Byłeś. Byłeś. I ja jestem niesamowicie podekscytowana i tak jak pastor Dawid mówił, chcemy być tam w jednomyślności, jako jeden Kościół globalny. Chcemy uwielbiać naszego Boga razem wspólnie, bo tak jak jest napisane, Bóg mieszka w chwale swojego ludu. I my wierzymy, że ta chwała tam się wyleje, uwolni, że razem będziemy stanąć w tym uwielbieniu, w takiej jednomyślności, wznosić głos do naszego Pana Boga. Dlatego tak ważne jest, abyś Ty również był z nami w tym czasie po prostu This is Our Time 2021. Jest 2-3 października, tak tutaj jest. Global Expo Warszawa. Ale słuchajcie, obiecaliśmy wam niespodziankę, gościa niespodziankę. Tutaj czeka krzesło, na które właśnie teraz zapraszam Walerię Górską. Uhu! Zapraszamy Walerię. Walerię znacie ze sceny, na pewno. Waleria jest liderem North Worship, zespołu, który będzie prowadził uwielbienia na konferencji This is Our Time, więc witamy Ciebie, Waleria, bardzo w naszym studio. Dzień dobry. Pierwszy raz w studio NOW, więc bardzo. Jakie masz oczekiwania co do This is Our Time? O, oczekiwania mam wielkie. Wiem, że się przygotowujemy i też jak dzisiaj mówił pastor Walaszczyk, że musimy przygotować nasze serca, ale też bardzo odbieram, że też Bóg przygotował dla nas niesamowite rzeczy, super, które będą wyjątkowe i myślę, że doświadczymy jeszcze większej Bożej chwały niż rok temu, więc... Jesteś podekscytowana? Bardzo, bardzo. Pytanie mam takie do ciebie, ponieważ od kiedy przyjechałaś do Warszawy, do dzisiaj jest mniej więcej około rok czasu. Sprawdzacie gości? Sprawdzamy, mamy bardzo dobry reset. Weryfikujemy naszych gości, tak. Podpytujemy. I ja chciałem spytać, co w twoim życiu zmieniło się przez ten rok, bo podejrzewam, że był on bardzo intensywny. I jakie zmiany w twoim życiu zaszły? Ja byś miała porównać twoje życie 4 września rok temu, a 4 września w tym roku. Zmieniło się tak naprawdę wszystko. I też było dużo wyzwań w tym roku, ale z drugiej strony dzieją się teraz rzeczy, które już dawno były gdzieś w moim sercu, które Bóg pokazywał i mówił do mnie.
Więc jakby z jednej strony to jest zaskoczenie, że tak dużo się zmieniło, a z drugiej strony po prostu wiem, że wchodzę coraz bardziej w swoje powołanie. Super, to jest piękne. Piękne jest to, że jesteś w miejscu, do którego Pan Bóg Cię powołał. Niesamowite. Więc tak jest. Zwrócę się na chwilkę do naszych widzów. Jeżeli macie jakieś pytanie do Walerii, zadawajcie je w komentarzu na transmisji. I pod koniec my taką niespodziankę tutaj Walerii zapodamy. Tak, zadamy jakieś pytanie od Was. Dokładnie. Waleria, bardzo się cieszymy, że jesteś z nami, że będziesz na This Is Our Time. Ja chciałem też zachęcić w zasadzie do tej konferencji. Ja tam byłem rok temu. Rok temu byłem też w Zespole Uwielbienia i muszę powiedzieć jedną rzecz. Ja nie jestem człowiekiem, który koloruje. Ja zwykle, niektórzy mówią, że jestem taki trochę szczery do bólu. Ale to, co muszę powiedzieć, to rok temu na This Is Our Time to był naprawdę niesamowity czas. I ja nie koloruję, tak jak mówię. Pierwszy raz w życiu widziałem taki głód wśród ludzi, takie uwielbienie. Naprawdę to było 2000 ludzi i ta hala się trzęsła. Dla mnie to był szok. Ja tam po prostu miałem z otwartą buzią cały czas byłem, bo naprawdę to był wielki szok. I myślę, że to jest coś, co każdy z nas musi doświadczyć. Naprawdę zachęcamy, jest wiele powodów, dla których można przyjechać na This Is Our Time, ale jako że jesteśmy teraz w klimacie uwielbienia, mamy tutaj ze sobą Walerię, to ja chciałem zachęcić, że uwielbienie jest jednym z tych takich elementów, dla których po prostu warto przyjechać. Tak. Prawda, Karolina? Tak, uwielbienie, które porusza, które zmienia, gdzie doświadczasz Boga. I to nie ma nic piękniejszego i tak jak już wiele razy powtarzamy, nie ma nic piękniejszego niż Boża obecność, a wiemy, że podczas tego uwielbienia to się dzieje. Amen. To, do czego chcemy Was zachęcić, no reklamę myślę, że już zrobiliśmy dobrą, więc zachęcamy Was do tego, abyście weszli na wydarzenie na Facebooku i kliknęli wezmę udział. Możecie też to wydarzenie udostępnić, możecie napisać też, udostępnić to wydarzenie i napisać, dlaczego tam będziecie, czego oczekujecie. Tak, wydarzenie pod tytułem This is Our Time 2021 na naszym Facebooku. Tam również możecie zakupić, przejść od razu do strony nationsonfire.org, zakupić bilet i przypominamy, że jest ostatni tydzień promocyjnej ceny, dlatego warto się po prostu nawet teraz zaraz przełączyć na stronę, kliknę wezmę udział, zakupić bilet i już mieć pewne miejsce. No to co, może teraz przejdziemy do tego pytania z czatu. Znalazło się coś, Karo, które jest godne Twojej uwagi? Które pytanie zadajemy, bo mamy ich, jak widzę, kilka. A myślę, że to jest fajne. Mamy, Waleria, tutaj pytanie od Moniki, które jest dość ciekawe. Jak się modliłaś o wypełnienie powołania do uwielbienia? Ciekawe pytanie. Myślę, że modliłam się o mądrość, żeby wejść w swoje powołanie we właściwym czasie, bo myślę, że to jest super najważniejsze, żeby właśnie być zgodnie z Bożym timingiem, super, żeby też nie wejść za szybko, ale wejść już takim przygotowanym i wyposażonym przez Boga. I jak już się zdarzył ten moment, to wiedziałaś i weszłaś w to, co Pan Bóg Ci przygotował. Super. Bo w służbie uwielbienia już jesteś od lat, prawda? Tylko nie zawsze w Warszawie. W Warszawie od roku, jak już wspomniałeś. W Warszawie od roku. Więc gdzieś tam pewnie to były jakieś takie małe kroki do przodu, tak? Bo wiadomo, że na scenie This Is Our Time nie staje się tak od razu. Na pewno tam była jakaś dłuższa droga i dłuższy proces, przez który Pan Bóg Cię przeprowadzał. No i jesteśmy teraz tutaj, tak? Jesteśmy tutaj i będziemy też razem w październiku. Tak, ja będę, Karo będzie. Waleria ja będzie, wierzymy także, że Wy będziecie. Z naszej strony to tyle. Myślę, tak, że już nic więcej dla Was nie mamy na teraz. Zapraszamy Was na przerwę. Na taką dłuższą przerwę. Zjedzcie obiad, odpocznijcie. Może ktoś na krótką drzemkę się złapie. I widzimy się na sesji numer 4. Tak. O godzinie 16.30. 16.30. Widzimy się, no i... Smacznego! Smacznego! Miejcie się dobrze!